będziemy mogli ją pewnie zobaczyć wtedy, kiedy zostanie na nowo przywrócona normalność, czyli wtedy, kiedy będziemy mogli swobodnie się poruszać. I dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że przez 4 godziny ponad 500-tonowy dźwig montował ten 100-tonowy most, że przyjechał dźwig prawie w 50 tirach, więc operacja na bardzo dużą skalę. Rewitalizacja tego obszaru miasta jest realizowana głównie dzięki środkom unijnym. Za niemal 18 milionów złotych, między innymi w parku na wyspie, zmieniono część alejek, dodano oświetlenie oraz monitoring i ścieżkę rowerową. Teraz postawiono most łączący północną część parku z plantami. Na nich powstanie skate plaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę.